Syn, którego para tak długo oczekiwała, okazał się być niezwykłym noworodkiem. Już na pierwszy rzut oka można było zobaczyć jego nietypową cechę. Ich upragniony syn w końcu przyszedł na świat. Jego widok wywołał u wszystkich niemały szok. Jedna cecha znacząco wyróżniała go na tle innych noworodków. Nowonarodzony syn już na początku swojego życia zaskoczył rodziców. Nawet badania USG nie wskazywały, że dziecko będzie tak nietypowe. Tymczasem tuż po porodzie rodzice przecierali oczy ze zdziwienia. Nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Ich starsza córka nie była taka po narodzeniu, zatem wygląd ich syna spowodował tym większe zaskoczenie. Wyjątkowa cecha ich nowonarodzonego syna rozwinęła się już w trakcie życia płodowego, jednak badania nie były w stanie jej wykazać. O fakcie rodzice dowiedzieli się dopiero po porodzie. Syn zaś swoim nietypowym wyglądem z miejsca przykuł zainteresowanie lekarzy oraz pielęgniarek. Nietypowy noworodek to, czym syn pary wyróżniał się na tle innych noworodków, to bujne owłosienie na całym ciele. Nie możemy uwierzyć w to, ile ma włosów. Kiedy zobaczyliśmy go od razu po porodzie, wyglądał jakby miał na twarzy coś w rodzaju brody, a niektórzy w szpitalu żartowali, że zacznie się golić, jeszcze zanim zacznie chodzić, komentuje ojciec dziecka. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy byliśmy oszukiwani. Wyciekły tragiczne dane dotyczące śmiertelności koronawirusa 2. Zabił ciężarną żonę podczas stosunku, ale na tym nie skończył. Okropny czyn, odbiera mowę powodem nietypowego wyglądu dziecka jest TZW. Lanugo. Jest to owłosienie, które pojawia się w trakcie życia płodowego. Jednak zazwyczaj zanika do czasu narodzin. Na szczęście syn szczęśliwych rodziców jest zdrowy, a jego owłosienie będące odpowiednikiem futra powinno zniknąć w ciągu kilku dni lub tygodni. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP Parenting. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.